Martin, mam prośbę. Mógłbyś zająć się Emmą, bo bardzo bym chciała pójść do mojego klubu gotowania. Ale co mam dokładnie zrobić? Jaki jest problem? Nie rozumiem. No, wiesz, Emma ostatnio zrobiła się straszną taką przylepką. Nie opuszcza mnie na krok. Nie mogę się wyrwać z domu w ogóle. Pomożesz mi, proszę cię. Jasne, kochanie, nie ma problemu. Powiedz, co zrobić, jak i kiedy, a ty się po prostu wymknij. Julian, chodź, coś ci pokażę, chodź, 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 musisz to zobaczyć koniecznie, natychmiast. No jestem i co? Co miałem zobaczyć? Zobacz, zobacz, ale co? O co ci chodzi? Pokaż w końcu. Po co tutaj przyszliśmy? Zobacz, mój zamek księżniczki ma super schody z tyłu, wiedziałeś o tym? Zobacz, jakie piękne białe schody, super, co? Dzięki, Emma. Właśnie zmarnowałaś 2 minuty mojego życia. Naprawdę, dzięki. Już ich nie odzyskam. Piękne schody. Zaraz zleci po nich kuleczka, ale będzie się działo. Ha, ha, ha. Mamo, mogę coś powiedzieć? Mam dosyć Emmy. Możesz ją zabrać? Może gdzieś się wyjmuje jej baterię albo coś? Proszę. Julian, ale co ja mam zrobić? To jest twoja siostra, mała dziewczynka. Może po prostu pobaw się z nią. Daj jej szansę, co? Proszę cię, zajmij się siostrą. Ona po prostu potrzebuje twojej uwagi. Dobra, mamo, daję jej ostatnią szansę. Jak będzie fajnie, to się przekonam, a jak nie, to koniec. O nie, Emma, co ty tutaj robisz z moim tabletem? Ja go liżę, ale jest smaczny. Słucham? Emma, zostaw go, oszalałaś? To było drogie, to mój tablet, ja na nim gram, to moje całe życie. Dobra, mam dosyć, mamo, koniec ostatniej szansy. Mamo, Emma liże mój tablet. Nie mam do niej już siły, zabierz ją. Gdzie jest wyłącznik do Emmy? Mamo, nie żartuję, mam jej dosyć, powiedz jej coś. Mam już dosyć tej siostry. Gdzie ją wyłączyć? Julian, no niestety do małych dzieci nie ma wyłącznika. Do ciebie też nie ma, prawda? A ja potrzebuję iść do klubu gotowania. Julian, może zjemy obiad? Co ty na to? Zawołaj Emmę. Trochę wtedy się czymś zajmie. No dobra, pójdę po nią. Niech ci będzie. Czy ja dobrze słyszałam? Mama idzie do klubu gotowania? Beze mnie? Jak to beze mnie? Nie, tak nie może być. Ja też jadę do klubu gotowania z mamusią. Dzieci, mam super pomysł. Chodźcie, zrobimy sobie obiad. A potem sobie pooglądamy bajki czy coś. Tak, jedzonko zawsze tak. Emma, chodź, miałem po ciebie pójść, żebyśmy na obiad zeszli. Chodź. Tak, jestem głodna. Dobra, może być. Super pomysł. Tato, a co będzie na obiad? Tylko nie mów, że jajka sadzone, bo ich nie lubimy zbytnio. Nie, jajka sadzone. Dzisiaj zaserwuję Wam pyszne spaghetti. Bardzo znane na całym świecie spaghetti. Co Wy na to? Pycha! Kocham spaghetti, ja też! Dobra, prawie wszystko już jest gotowe, bo jest to bardzo szybkie danie Waszego taty. Tato, przepyszne, jesteś mistrzem spaghetti. Nawet chyba jest lepsza niż to spaghetti mamy, ale jej nie mów. Tato, to smakuje jak w restauracji. Przepyszne. Martin, ps, Martin. Co? Okej. Klaudia, już idę, poczekaj. Martin, nie tak głośno, tutaj jestem. Słuchaj, dzieci zjadły, teraz każ im oglądać bajki. Dzieci, co wy na to, żebyśmy sobie po obiedzie poleżeli na kanapie i pooglądali bajki? Tak, bajki, super! Dobra, misja zakończona sukcesem. Klaudia, możesz wychodzić. Och, jakie urocze, uroczy obrazek. Cała rodzinka razem na kanapie, ale się tam pomieścili. Chętnie bym z nimi poleżała, ale muszę iść do klubu, znaczy chcę iść do klubu gotowania. Marzyłam o tym od tygodnia. Ojej, prawie przespałam wyjście mamy, muszę ją dogonić. Schowam się w torbie i też do niej, i też do klubu pojadę, haha. Tylko tutaj muszę wejść, chyba się zmieszczę, okej. Dobra, wszyscy śpią, także mogę spokojnie wychodzić z czystym sumieniem. Haha, mama mnie nie zobaczyła.
Dobra, torba do bagażnika i jedziemy. Czemu ten bagażnik jest taki malutki? Dobra, w końcu wolność. Jadę do klubu gotowania do moich koleżanek. Bez dzieci. Co? Czy ja słyszałam głos Emmy? Emma? Emma? Pomocy, halo! Zostałam uwięziona! Pomocy! Ojej, mama się nigdy nie myli. Emma, co ty tutaj robisz? Skąd się tutaj wzięłaś? W bagażniku? Oszalałaś? Mamo, chciałam jechać z tobą do klubu gotowania. Nie mogłaś jechać sama, bez swojej córeczki. Ojej, dobrze, pojedziemy razem, tylko porządnie, dobrze? Okej, jesteś w foteliku, bezpieczna, możemy jechać. Dawaj, mamo, gazu!